Cześć drodzy widzowie, dzisiaj z Akademii Sportu Walki Wilanów. Witam Was z Szymonem Kołeckim. Cześć Szymon. Dzień dobry. No i taki wywiad króciutki, bo czekamy tutaj, aż się zacznie Szymona trening, ale korzystając z okazji, chciałbym go o kilka rzeczy przepytać. 17 wrzesień termin KSW ogłoszony. Czy już znasz przeciwnika, bo oficjalnie jeszcze ogłoszony nie jest? Znam przeciwnika, mimo że to jest mało czasu, to w sumie nie zapytałem ostatecznie, czy umowa jest podpisana, ale ponieważ nagrywaliśmy już materiały do trailerów, to wnioskuję, że jest podpisana. A możesz zdradzić, na przykład wystąpił już ten zawodnik na KSW wcześniej? Wystąpił, no to już coś wiemy, jest lepiej, już więcej. Szymon, nie będę w tej kwestii Ciebie męczył, bo to nie elegancko. Natomiast rozmawialiśmy o walce Pudzian kontra Juras, pamiętam, przed starciem. No i byśmy mogli parę słów powiedzieć po walce. Jak oceniasz to, co się wydarzyło? No, fajna walka, emocjonująca. Taka w sumie do ostatniej sekundy trzymająca w napięciu. Bardzo eksploatująca dla obu zawodników. Godna pochwały i myślę, że nawet jeżeli ktoś sceptycznie przed walką podchodził do tego zestawienia, to myślę, że po obejrzeniu tego pojedynku nie powinien na niego narzekać, bo uważam, że był dobry. A czy po obejrzeniu tej walki myślisz, że z którymś z tych panów przyjdzie ci jeszcze skrzyżować rękawice w KSW? Na pewno nie 17. To możemy wykluczyć. A czy kiedykolwiek przyjdzie? Nie wiem. Myślę, że z Łukaszem to nie, ponieważ... No raz, że on chyba już nie będzie walczył, dwa, że ja już mówiłem, że tam nasze walki były wcześniej zestawiane. Myślę, że nie będzie więcej takich pomysłów. Przynajmniej ja takiego nie mam. Natomiast z Mariuszem nie wiem. Jakby dzisiaj federacja niczego mi takiego nie proponowała, nie sugerowała, także też nie wiem, czy cokolwiek w tym zakresie myślą. Nie, na razie nic o tym nie wiem, żebym z którymkolwiek miał walczyć. A jak to jest właśnie z tym rewanżem z Pudzianem? Chciałbyś tej walki? Chciałbyś tego rewanżu? No bo gdzieś tam się mówi o jakichś niedomówieniach, bo to była kontuzja, no aczkolwiek no, wyglądałeś lepiej na obrazie do momentu kontuzji podczas tej walki. No ale jednak to było TKO, przerwanie przez kontuzję. Czy chciałbyś dopełnić formalności, wygrać normalnie? To nie jest tak, że ja bym coś chciał. No, nigdy nie wybieram sobie rywali. Jest w ogóle trudno raz czy dwa w życiu, gdzieś tam wspomniałem o jakimś nazwisku, potem się to za mną ciągnęło. Jeżeli szefowie zdecydują, że to byłaby fajna walka, Mariusz będzie chciał, to pewnie ją rozważę. No, będzie to wymagało jakichś rozmów wewnętrznych. Natomiast dzisiaj no, nie myślę o niej w kategorii, żebym chciał czy nie. No, nie chciałem pierwszej walki, a do niej doszło, tak? Jakby nie mam żadnych odczuć. Oczywiście jest to zawsze fajna walka, bo jest i medialna i trochę więcej się na niej zarabia, aczkolwiek to też nie są w zarobkach jakieś takie wielkie różnice, żebym ja do niej strasznie dążył, bo na walce z Mariuszem, nie wiem, mogę zarobić jakieś 15% więcej niż mam normalnie, czy 20%, także to nie są jakieś karkołomne różnice, żebym ja zabiegał strasznie o tą walkę. Będzie walka z Mariuszem, to będzie, nie będzie, będą z innymi przeciwnikami. A twoja kolejna walka w kategorii ciężkiej? Nie, chyba półciężkiej. Taka była wstępna informacja. Natomiast tak do końca, szczerze powiedziawszy, mówię, ani nie pytałem, czy ta umowa jest podpisana i nie wiem, czy ona będzie w ciężkiej, czy w półciężkiej. Nie ma to dla mnie znaczenia większego. No a drodzy widzowie, po raz kolejny obiecuję Wam, że jak tylko dowiemy się, kto to będzie, to od razu się u Szymona pojawię. Natomiast tak z racji z tego, że już tu trener na Ciebie czeka i w zasadzie musimy kończyć tą krótką rozmowę. Spokojnie, trener też musi złapać oddech po treningu, na dwie minutki jeszcze. Także z racji tego, że no jesteś mistrzem olimpijskim w innej dyscyplinie niż MMA, też o inną dyscyplinę chciałem się zapytać. Jak ocenisz występ naszych piłkarzy na Euro? Oglądałeś te mecze? Widziałeś? Emocjonowałeś się tym? Oglądałem, nie emocjonowałem się. Jakoś nigdy nie byłem miłośnikiem polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Nie byłem też hejterem, żeby było jasne, ale dość tak beznamiętnie oglądam mecze reprezentacji Polski. Śledzę sportowo praktycznie wszystkich Polaków. Siatkarzy, piłkarzy ręcznych, nie wiem, snooker oglądam, czasami darca, kolarzy czasami, jak Majka z Kwiatkowskim, potrafią jechać 5 godzin, potrafię oglądać Tour de France czy Giro d'Italia. Różne rozgrywki na różnym poziomie, zapasy, ciężary, judo, kolarstwo torowe, jak leci w polskiej telewizji, czasami oglądam Mistrzostwa Europy. No, świetne dyscypliny. Natomiast polska piłka nożna w wydaniu reprezentacyjnym czy klubowym taka jest dla mnie beznamiętna i być może się narażę tu wielu kibicom, ale nie ma to dla mnie większego znaczenia, czy oni wygrywają, czy przegrywają. Oczywiście fajnie, jak wygrywają, bo to jest jak gdyby no, reprezentacja naszego kraju i
chcielibyśmy zawsze, żeby wygrywała. Natomiast jak przegrywa, to też nie ma to dla mnie jakiegoś większego znaczenia. Natomiast ma dla mnie duże znaczenie, jeżeli przegrywa w taki sposób, jak przegrała ze Słowacją, bo ze Słowacją to był blamaż, brak zaangażowania. Ja nie widziałem jakiegoś takiego zawzięcia w tej drużynie. Ja wczoraj oglądałem kilka meczy, gdzie reprezentacje przegrywały. Wczoraj też zresztą Polacy przegrali ze Szwedami i to była porażka, której nie trzeba się wstydzić. To jest walka, jest zaangażowanie. Każdy może przegrać, każdy może wygrać. Podobnie jak w MMA, w piłce i tak dalej. Natomiast to, co widzieliśmy ze Szwedami, to przynosi wstyd całemu naszemu krajowi. Ze Słowakami, to takiej reprezentacji bym nie chciał oglądać. Skoro tak lubisz oglądać różne sporty, a walkę masz 17 lipca, to zrobiłeś to specjalnie taki termin, żeby później sobie spokojnie oglądać olimpiadę, czy jak to wygląda? Igrzyska olimpiady, bo chciałbym wszystkim przypomnieć, że olimpiada to jest 4-letni okres oczekiwania na igrzyska, a później z 2,5 tygodnia igrzyski. To nie było planowane, ale idealnie się składa, bo moja walka jest tydzień przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich i później naprawdę te 17 dni będę mógł oglądać od rana do wieczora igrzyska, bo się tym pasjonuję. W miarę możliwości obejrzę występy chyba prawie wszystkich Polaków. A jakie dyscypliny podczas takiej olimpiady najchętniej oglądasz? Oprócz ciężarów. Tak, wiadomo, że ciężary to oczywiście, ale oprócz tego judo zapasy uwielbiam. Często oglądam z racji szans medalowych Polaków. Jeżeli w wioślarstwie, kajakarstwie, czy to płaskim, czy to górskim mamy jakiekolwiek szanse, czy w innych dyscyplinach, to oczywiście tam, gdzie Polacy zbliżają się do szans medalowych, czy do dobrych występów, jakby wcześniej już w programie mam pozaznaczane i tego pilnuję, czy to jest pływanie, czy to z inne dyscypliny. Igrzyska olimpijskie są czymś takim, że jeżeli Polak ma szansę, to naprawdę mógłby być turniej stania na uszach i też bym pewnie go oglądał. Pasjonuje mnie to po prostu. Niesamowite z jednej strony, ale ja mam tak samo. Te wszystkie sporty oglądam tylko podczas igrzysk. Ja nie tylko, tak jak powiedziałem, oglądam większość tych sportów również w czasie normalnego roku, różnych transmisji Mistrzostw Europy, Świata, czy jakichś zawodowych wyścigów, czy rozgrywek, ale igrzyska to już jest kwintesencja tego 4-letniego oczekiwania na te wydarzenia sportowe. Ja piłkę tylko Euro, Mundiale, lekko atletyka tylko igrzyska, ale jest tyle MMA, że ciężko się dziwić. Drodzy widzowie, krótki, ale treściwy wywiad z Szymonem Kołeckim. Dziękuję Ci bardzo, Szymon. Dziękuję, pozdrawiam.